Coś zdecydowanie jest nie tak i w dzisiejszym odcinku dowiem się, co to takiego. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i na sam początek łapeczka w górę. Uwaga, 5 sekund na zostawienie 7000 łapek w górę. Chociaż dobra, może nie, bez przesady, nie przesadzajmy, bo ostatnio nie dobijacie do tych progów, które daję, więc 6000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek napoleonowy. Macie 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, niech koniecznie pochwali się w komentarzu. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, jestem w domku. Zupełnie inny domek, nie mój domek, ponieważ przed chwilą mnie zombiak tutaj torturował, musiałem się tu schować, ale już widzę, że go nie ma. Dobra, wskakujemy tutaj do mojej hawiry. Jak widzicie, mamy enchantik, to co mieliśmy w poprzednim odcinku. Level ciągle rośnie w górę, więc może kiedyś uda nam się w końcu coś zenchantować. Na przykład ten mieczyk albo ten kilof, co mamy, i ten kilof trzeba też naprawić. Ale to nie o tym, to nie o tym, nie o tym dzisiaj. W dzisiejszym odcinku musimy się dowiedzieć, co jest nie tak między mną a Emilią, ponieważ ewidentnie coś jest na rzeczy. Zmiana palionowa, że tak powiem, przejście przez ten portal naprawdę mega dużo rzeczy zmieniła. Mam tu strasznie dużo rzeczy już w tej skrzynce, ale to też nie jest ważne, to tak tylko wam na szybko pokazuję. Lecimy do Davixa. O Jezu, jak się wystraszyłem, zombiaka. To właśnie on mnie torturował. O nie, on jakąś zarazę mi dał, że mi głód spada. Dobra, lecimy do Davixa, bo z Davikiem dzisiaj będziemy bawić się w takich detektywów, wiecie, o co chodzi. Halo, halo, o jest tam, dobra. Halo, halo, Davik. Siema, toast! No siema, Davison, siema, Davison. Słuchaj, w ogóle wiesz, ogarnąłem, że ty ogarnąłem nazwisko dla ciebie w Minecrafcie, wiesz? Bo ja, do ciebie mówię Davison i na nazwisko mógłbyś mieć Żeburlo. Davison, Żeburlo. Żeburlo. Super, da. Ale wiesz, do czego to jest nawiązanie? Nie wiem, możesz mi powiedzieć. No jest ten, jak on ma, taki muzyk. Jason Derulo. No, nie, a ty wziął Davison Żeburlo. Dawaj. Ej, faktycznie. No nie, Jason Derulo i byś miał Davison Żeburlo. Ale ja ty to masz łeb, to jest jednak, kurde, nie od parady. No, no nie ma to tamto. Dobra, jaki masz dzisiaj, co tam u ciebie? Stary, bo ja jestem strasznie przerażony tym. W ostatnim odcinku, tam jak widzisz, to serce zrobiliśmy dla Emilki, ona tu się dalej nie pojawiła. U ciebie to na odcinku było. Nagrywasz teraz odcineczek, tak? Tak, tak, odcinek nagrywam, stary, bo musimy dowiedzieć się, co jest nie tak z Emilką, bo tak. A, to taki luźny odcineczek, tak? Luźny odcineczek, no nie wiem, czy taki luźny, jestem troszkę zestresowany. Ja chcę brać w takim luźnym odcineczku udział w takim razie. A, no to bardzo dobrze, to się, widzę, że się dogadamy. Dobra, słuchaj, no jest tak, jest to serce zrobiliśmy, ale ona nie pojawiła się na serwerze, nie zobaczyła go, nie wiemy, co się z nią dzieje i myślę, że najlepszym sposobem będzie po prostu pójść do niej na chatę, włamać się i przeszukać jej wszystko. Bo czuję, czuję ewidentnie, że ona tam coś chowa. Czuję to. Ja lubię się włamywać na chatę. O, czekaj, tutaj. Domek flaka. Dobrze, dobrze! To ja zmieniłem na twoim odcinku akurat. Dobra, czekaj, ale powolutku, na shifcie. Na shifcie. Te je musimy zostawić, bo... No tak, bo to zrobiliśmy u ciebie na odcinku. No, ale czekaj, w skrzynkach. Co nas tu nie ma? No nie kradnij jej, ty! Dlaczego? No bo się ogarnie, że tu ktoś był. Nie można. Nie można. Dobra, zostaw. Przepraszam. Ale czekaj, w piecach też nic nie ma. Dobra, czekaj, tutaj skrzynka. A, to ja to znalazłem u siebie na odcinku, to też musisz zobaczyć. List pożegnalny? No. Muszę odpocząć, coś jest nie tak. O kurde, kiedy ty to, kiedy ty no, to dostałeś? Było wczoraj na odcinku u mnie, ja to znalazłem tutaj. No to w sumie już tak naprawdę znalazłem, że tu się coś dzieje, co? Gadałeś z nim o tym? Nie, no nie, mówię ci, nie widziałem jej od tamtego czasu. To było tak, jak ja tutaj nagrałem to właśnie, że znalazłem ten list pożegnalny i ona znikła całkowicie, stary, nie było jej. Totalnie znikła, całkowicie. I nie widziałem jej tu ani razu. Spowalone. Ta wieża jest czyjaś? Nie, dawaj do tej wieży. Tutaj czekaj, tutaj nie, no może to być od niej w sumie, ale może to, nie. Czekaj. Stoi koło każda jednoku. Wieża ma taką klapę? Co to za czekaj, klapa? Czekaj, chodź najpierw na górę. Co? Dobra. Nie, no zlazłeś tam już? Czekaj. Nie. To, tak nie, się zaraz, czekaj, chodź najpierw idziemy. No tak, bo ty żaba jesteś. Chodź najpierw idziemy na górę, zobaczymy, co tutaj jest. Ja tutaj byłem na dzisiejszym odcinku. Nie. Na moim odcinku. No tak, ale ja nawet nie wiem, czy to tam było, szczerze mówiąc. Dobra, no nieważne. No i tu właśnie to dawaliśmy. To było u ciebie na odcinku już, czy tego nie było tam na dole? W sensie co? No ta klapa. To na dole, właśnie nie wiem, czy to było już, czy nie. Musimy sprawdzić, kurde, nie wiem ci szczerze powiem, nie wiem. To jest jakiś magazyn chyba, nie wiem w sumie. Dobra, chodź zobaczmy tam, co tam jest. Zobaczmy, ale dobra, na górze nic nie ma, nic nie ma ewidentnie. Wow, jak wpadłeś. O dobra. Kurde, co tu jest? Co jest? To są jakieś skrzynki, stary. Co jest grane? Ty, jakie ty widzisz obrazy? No takie, tu jest z palcem. Tu jest. A tutaj bucą. ten co widzisz, tutaj ten. No to taki ninja z palcem. Ninja z palcem? Ja mam, no. Ja wiesz co ja mam? Ja mam tak jakby kobietę,
i drugą taką kobietę w takich dwóch, jedna jest w zielonym stroju, druga jest w takim beżowym z czerwonymi rękawami. Co? No nie wiem, stary, o jak co chodzi. Nie, patrz, no, na przykład tu na górze, nie? Mhm. Lewy górny, tam na ten, to tam jest Mona Lisa. Co? No. Tam jest facet. Nie, no serio, widzę Mona Lisę. Tu jest jakiś duch. Nie, naprawdę, no zobaczysz na odcinku, ale skąd ona takie obrazy wzięła, że jeden widzi jedno, drugi widzi drugie? Ty, ale są skrzynki też. Czekaj, coś jest. Nie wiadomo, czy to jest od niej w ogóle, nie? Nie wiadomo, skrzynki są puste, stary. Nie osądzajmy Mirkacza przez dwa jeszcze o rzeczy, o których... Ej, nie są puste. Skrzynka, czytaj. No. Ale nie, no skrzynka i patrz, co jest w środku. No wiadomo, czytaj. Różowe tulipany i książka. Czekaj. Bierz tą książkę, czytaj na głos. Co? Milki. Co tam? Trudno. Coś się kończy. I jakieś pytajniki? Na pewno? Co? No zobacz. Kurde, co się ma kończyć do jasnej, ciasnej... Nie wiem, o co chodzi. Mnóstwo tulipanów jest. Czekaj, tu nic nie ma. Tu też nie, chyba pusto już wszędzie. Dawaj dalej. Ej, tu jest. Kolejne tulipany są tutaj. Patrz. Czytaj, kolejna skrzynkę, uwaga. Książkę. Tost to tost. I pytajnik, ech. Co jest? Ona z kimś konwersuje w ogóle, stary, ja nie wiem, kto to jest. Jakie podejrzane wiadomości. Co jest gra... Ej, tu jest kolejna. Dawaj tą. Co robisz? Palej sra. Emilka, super. Co to jest za konwersacja? Z kim ona tak konwersuje? Pokaż to. Jezus. Z kim? Nie. Stary, mi się chce jednocześnie płakać i śmiać po tym, co zobaczyłem. Ale z kim się ewidentnie pisze? I czemu tulipany? Ja jak zabrałem ją na radkę, to dałem mi właśnie tulipana wtedy. Takiego różowego. I teraz nagle tu są tulipany. Nie wiem. I dobra, tu jest kolejna. Tu jest kolejne. Znowu tulipany. Dawaj. Milki, buziaki, serduszko. Pytajnik, serduszko. No ja wale, no kto to jest ten pytajnik? Nie mam pojęcia. Jakie serduszko? Ej, tu jest, dobra, tu jest kolejna. Kolejna tu jest. Stary, to jest Kula, dramat. Stary, ona cię ewidentnie zdradza. No, czekaj. Nie! Co? Zobacz tą wiadomość. O kurde. No, to chyba mamy odpowiedź. O kurde. Ej, tu jest jeszcze jakaś, ale nie wiem, czy to już czytaliśmy, czy nie. Możliwe, że nie. Czekaj. Lubisz kole? Tak. Dobra, ona ewidentnie z kimś konwersuje. Ewidentnie jest konwersacja z kimś przeprowadzona. Ja nie wiem, kto to jest. Ja, w jakim miejscu w ogóle to trzyma? W każdej skrzynce po jednej książce. Znaczy nie w każdej, w prawie każdej. Dajwik, ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Nie mam pojęcia, stary, nie, totalnie. To jest dramat, dobra, wiesz co, ja teraz idę zmienić. A ty zabrałeś te książki? Nie, walić te książki, ona się nie może dowiedzieć, że my to zobaczyliśmy. Dobra, czyli odłożyłeś się. Tak. Dobra, zamykam tamto miejsce. Co ty robisz teraz? Daj mi tą tabliczkę, ja tutaj muszę. Ja nie mam tej tabliczki. A ja mam tą tabliczkę, faktycznie, dobra. Domek zdrajcy. O nie. Tak, nie. Musi to być, dostać tu napisane, bo kurde, jest źle. Jest źle, to. I to nie może tak być, że ty jesteś zdradzany, ty słodka było. No kurde, no przecież musisz mieć kobietę, która cię będzie kochać, a nie zdradzać, no. No. Chociaż do końca jeszcze nie wiemy, czy to zdrada, no. No tak, no w sumie to musimy się jeszcze dowiedzieć, ale nie wiem, dziwne to jest. Strasznie to jest dziwne. Nie możemy wyciągać pochopnych wniosków po prostu, bo... Jeszcze patrz, jak się krowy zagarnęła, krowy Milki. Dobra. No właśnie, dlaczego nie Milki? Przeprowadzamy mord? Kurde, chcesz krowy zabić? No dobra, w sumie te krowy nie są niczemu winne. Nie będę ich torturował przez błędy. Nie zawinimy sobie. Nie? No ale stary, co ja mam teraz zrobić? Nie wiem. Mi się wydaje, że musisz znaleźć nową dziewczynę. Halinka. Halina? Halinka. Pa, polubiła mnie, buziaka mi dała. O kurde, to ty, Halinka ucieka. Znaczy. Halinka, poczekaj, ja cię stąd wyciągnę, ale jeszcze nie dzisiaj. To znaczy. Nie, dobra, nie wypuszczaj Halinki. Nie, jeszcze nie, no ale to ja nie wiem, co ja mam zrobić, stary. Nie wiem, ewidentnie coś się zepsuło na początku. Nie, i w ogóle słyszałeś słyszałeś o tym, żeby ona mówiła znowu o tym, że jest w ciąży, bo ja już dawno tego nie słyszałem. Ja też, strasznie dawno. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle z tym, bo mieliśmy mieć dzieci i nie ma nagle nic, zero rozmów o tym, nic się nie dzieje i nie wiem, o co chodzi, może ty, a może ja nie jestem ojcem. O kurde. Nie, no musisz być tościg, no kurde, ty, no może nie. Może ona no, tylko nie. Przeszła przez portal ze mną, żeby w razie co i może tutaj... Odrzucam takie pytanie. Może tutaj jest, kurczę, prawdziwy ojciec gdzieś.
I może nie, dlatego stary. Znikła teraz, stary, i gdzieś jest po prostu. Wielki B. A może wielki nie. B? Nie! Nie, no to... O, co? Że z wielkim B? Nie, i dlatego przyszliśmy... O kurde. Nie, David, to jest za dużo informacji jak na dzisiaj. Za dużo informacji. Ja idę się rozpłakać do siebie do domku. To już nie, jest koniec. Nie, patrz, buba, będzie dobrze. Ugramy to jakoś. Zaśpiewasz mi kołysankę na dobranoc? Dobra, chodź, zaśpiewam ci kołysankę. Dobra, to ja już leżę. Czekaj, idę, biegnę do ciebie, bo to trzeba nad kimś stać, żeby kołysankę zaśpiewać. Dobra. No dobrze. Puść. Dobra. A, buły dwa, z piekarnika wyszły ciepłe, a usnęła dziś buła. Dobra, David, dzięki. Super, się zasypiam w takim czymś. Ja wam tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, co wy o tym sądzicie, bo ja totalnie nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Ewidentnie coś tu jest na rzeczy, ewidentnie coś się dzieje. Już to serce, stary, to serce to spali już, to już nie ma sensu, stary. Ona już nie, będzie musimy zobaczyć to zostawić, zostawmy to serce. Więc to, nie bo... wiem, to już, ja już straciłem nadzieję, stary, od dzisiaj mieszka w tej fontannie, tak jak miało być na samym początku, wiesz? Może więc... wybaczy. Ona czy ja? Teraz to ja no, nie mam, wiem. Teraz to ja mam co wybaczać, ja nic nie zrobiłem. Dobra, słuchajcie, prawie. nie wiem, muszę się z tym przespać. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się jutro o 19:19 na kolejnym odcinku. Zapraszam do Davika na kanał również. Mam nadzieję, że ta sprawa się po prostu jakoś wyjaśni. Trzymajcie się, na razie, pa pa.